Cześć moi kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Lukas, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 17. Widzimy się po dosyć długiej przerwie farmingu. Przeszło miesiąc chyba nie było odcinka z farminga. Tak więc w tym odcinku musimy nadrobić te zaległości. I jak widzicie, mam tutaj już zapakowane dwie palety. Mam nadzieję, że mi nie spadną, że jakoś po prostu uda mi się je spokojnie dowieść. I zakupiłem tutaj także maszynę, która będzie mi zbierała sama belki, bo mamy dosyć dużo bel do pozbierania, więc żeby nam to poszło szybko i sprawnie, no to właśnie w tym celu zakupiłem tutaj taką zbierarkę do bel. Dobra, jedziemy na nasze pole, bo nie ma czasu, musimy dzisiaj dużo rzeczy poogarniać i generalnie będę się starał, żeby w każdym odcinku było coś innego. W tym odcinku planuję poogarniać wszystkie pola, bo po prostu zaniedbałem strasznie te pola po tej przerwie. Nie ma tam nic, znaczy prawie nic. Na jednych trzeba coś posiać, na jednych trzeba właśnie belki pozbierać i zrobić praskę. Także pokażę wam, jak to można bardzo fajnie i szybko zrobić za jednym zamachem. Jest taka możliwość. I tak, to będzie jedna rzecz. Druga rzecz, że będziemy musieli obsiać tam te dwa pola, bo na tym trzecim będziemy zbierać bele. I generalnie chyba to by było w tym odcinku na tyle. W następnych odcinkach będziemy robić coś innego. Chciałbym wam pokazać, jak można fajnie ścinać drzewo. Będziemy sadzić to pole, tak więc myślę, że będzie już dosyć taka różnorodność tego kontentu z farminga na moim kanale. Dobra, no to jedziemy. Tu musimy oczywiście skręcić na naszą wieś. Dobrze, że palety się trzymają elegancko. Nasza Waltra sobie całkiem fajnie radzi z tym. Wow, poszła. O, tam widzieliście taki znak, leżał przewrócony. To była moja sprawka, jak jechałem wcześniej do sklepu. Tak mi się śpieszyło, że przypieprzyłem ten znak. No i generalnie efekt widzieliście na filmiku, że szedł chwileczką. Dobra, lecimy tutaj na naszą farmę. Cyk. Teraz tak, muszę sprawdzić jedną ważną rzecz. Czy ja będę mógł zrobić coś takiego? Czekajcie, to sobie na chwilę tutaj odstawię. Może nie. Dobra, wysiądź z Waltry. Muszę tylko podjechać tutaj moim dużym siewnikiem, zobaczyć, czy mogę przesypać ten nawóz bezpośrednio tutaj do tego siewnika, czy niestety nie będę mógł tak zrobić. Zaraz zobaczymy, poczekajcie. Tu sobie podjadę. Jak tu się klapę otwierało? Włącz siewnik. Nie, tu się jakoś na pewno klapę otwierało. Ale jak? Otwórz przykrywę. N. Dobra, otwieramy przykrywę. Ok, zobaczymy, czy to faktycznie tak tutaj ładnie poleci. Cyk. Bo jak nie, to musiałbym to wysypać tutaj chyba. Albo do przyczepy, nie wiem. Generalnie jak, nie mam na razie pomysłu, ale czekajcie. Może tak się da chyba, bo przecież... Co to za problem? Nie, 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 do góry. Tak jest, do góry. O, pięknie, no kurde, elegancko. Patrzcie, jak leci nam. Wprost do siewnika. Nie wiem, czy już jest pełny, czy nie. Nie, dobra, nie jest pełny. Okej, ładnie nam tutaj wszystko to wpadło. Także jest gitarka. I teraz tak. Ile ja tu mam ciągników? Na pewno... 3, więc tyle aktualnie potrzebuję, żeby móc to wszystko zrobić, to co chcę. Tu mamy pełno, ziarna na, niestety tutaj pełno na razie póki co nie mamy, ale myślę, że nam to wystarczy, bo jest 57%. No i dobra, tutaj sobie zaczniemy obsiewanie, tylko tu muszę jeszcze właśnie te belki pozbierać zaraz. No to tak, rozłóż siewnik, cyk. Zobaczmy ogólnie, co tu jest w cenie, jakie zboże. Najbardziej tutaj jest chyba rzepak w cenie. Rzepak i... To jest soja, tak? To jest chyba soja. Dobrze kojarzę? Bądź nie pamiętam, to jest chyba soja. Tak, to jest soja. Może byśmy soję posiali, kurde. Znaczy, ja tu mogę soję posiać. Zaraz zobaczymy, czy ja mam tu taką możliwość w ogóle. Jest soja. No może byśmy soję zasiali tutaj na tym polu. A tak mówiłem, zanim to uczynimy, muszę pozbierać tamte parę belek, które mam.
Także szybciutko śmiguj się do mojej Waltry. Bierzemy tą tutaj zbierarkę do bel. Cyk. Proszę jechać. Dziękuję. Cyk, dobra, jest. O Jezu, ale ta Waltra jest uwalona. Trzeba będzie ją potem lekko przemyć karczerem. No nie, no bo taka brudna Waltra to być nie może, kurde. Zaraz chyba ją przemyję, bo nie mogę nawet na nią patrzeć. Jest taka uśmieniona, że ja cię kręcę. Jak ja mogłem taką, kurde, brudną Waltrą na wieś jechać, no? Chwilę, jak to się obsługuje? Nie, nie chcę wchodzić, chcę użyć karczera. R, dobra, użyj myjki, quick. O, kurde. Ciekawe, czy to się da wszystko zmyć, tak ładnie, pięknie, jakbym chciał. Da się to zmyć? Może się da. Da się zmyć. Patrzcie, jaka, kurde, no wisienka, fajniutka nasza Waltra. Z tej strony chyba mi też od razu umyło, już nie, bo to tak działa, tak. Nie no, teraz to jest gitarka, dobra. Teraz to ja mogę jechać na wieś, a nie, kurde, takim brudasem. No nie, a mania się świeci. Jest połysk, dobra. Jak to się obsługuje, bo tego dokładnie jeszcze nie wiem, zaraz muszę tu sprawdzić, czekajcie. B to pozycja do pracy, o co chodzi? Aha, czy to jest opuszczanie tego, dobra. I co, on to od razu będzie mi sam zbierał, czy? Tak to patnie se? O, patrzcie. I o to mi właśnie chodziło, cyk, a nie tak, kurde, tymi widłami to nabierać. Tak wam powiem, jedna wielka masakra to była. Mieliście okazję zobaczyć w odcinku poprzednim, jak to wyglądało. Ale naprawdę nic to ciekawego nie było. Dobra, tutaj. O, załapał, dobra. Cyk. Następny. Wyrobimy się, wyrobimy się. No tak prawie. Dobra, belki się zbierają. A sobie tą pomoc wyłączę, bo ona tu generalnie jest niepotrzebna. Okej. Dobra. Czyli tutaj generalnie mamy słomę pozbieraną. Cyk. Więc możemy tutaj zacząć obsiewanie naszego pola. To jest taki fajny właśnie siewnik, on jest razem z kultywatorem od razu. Więc wszystko wam zrobi za jednym zamachem i skultywuje pole, z kultywatoru wywuje, czy jak to się tam nazywa. I obsieje wam. Dobra, możemy zacząć obsiewanie. Czyli ja tutaj oczywiście zatrudnię pracownika, bo nie mamy czasu. Dlaczego pomocnik zakończył pracę? Hello. Czemu? Przecież musi obsiać mi pole, nie? I skultywatorować. Czy to mam ten duży? Już nie mam innego tego siewnika, czy mi się coś powaliło. Nie, no to jest ten duży siewnik na bank. Czemu on nie chce mi tego obsiać? Halo? Halo, panie, czemu pan nie chce mi pola obsiać? Co tu się wydarzyło, no? Czekajcie, zaraz tu muszę wejść jeszcze w opcję, zobaczyć, czy coś tam coś. Opuść siewnik, no to opuszczamy, no i okej. Włącz siewnik. I generalnie możemy jechać chyba, nie? Czemu nie chcę obsiewać pola? Halo? Przecież tu chyba orki nie trzeba robić. Ale lipa wam powiem, no. To tak nie działa coś. What the fuck? Czy co, muszę orkę wpierw zrobić, dobra, później zasiać? No nie żartujcie. No dobra, to składamy, to nie ma czasu. Tylko teraz gdzie ja mój kultywator znajdę, to będzie dobre pytanie, nie wiem gdzie on jest. To się jakoś chyba składało na X-ie, dobra. Ja byłem przekonany, że przecież tutaj można. Aż sekundę sprawdzę jeszcze w sklepie. Czekajcie tylko, bo teraz mnie to zaciekawiło strasznie. Gdzie tu są te kultywatory, dobra. No ja mam tego horsa przecież kupionego. Aha, ja go mam, ale.
Ale to chyba nie jest ten, co? Jakoś inaczej wygląda. Czekajcie, pokażcie tylko mój garaż. Czy ja mam tego horsa? No to jest ten, on tak, on to jest. Aha, to jest jeszcze inny, kurde. To mi się coś pokiełbasiło mi się chyba coś. Siewnik umożliwia obsiewanie pól dodatkowo bez zasiewania i spulchniania. No dobra, ten tylko obsiewanie. Ale wydawało mi się, że ja go mam. Horse Pronto. Pronto 9 DC. Pronto 9 DC. Czy ja mam coś takiego w garażu? Halo? Jest. Pronto 9 DC. Mam to. To gdzie to jest? Aż sobie sprawdzę na mapie. Czekajcie, bo teraz kurde normalnie. Normalnie, nienormalnie się denerwowałem, bo myślałem, że to jest to. A to nie jest ten. Gdzie jest mój Pronto? O. I on powinien być. Aha, tutaj w garażu niby jest. No to czekajcie, to ja tam jadę po niego zaraz. Szybciutko jadę po niego. On mi będzie potrzebny. To skąd ten tutaj się wziął? Ja nie wiem. Może tego wcześniej miałem, nie pamiętam już, kurczę. Wiecie, tak dawno nie grałem z farminga, że nawet nie pamiętam co mam. Dobra, ale mniejsza, większa o to. Tą maszynę trzeba gdzieś tutaj wcisnąć. Cyk. Dobra, niech ona tutaj na razie stoi spokojnie. Weźmiemy tą sobie. Mam nadzieję, że tutaj jest duży zapas zboża i wszystkiego, bo jak nie będzie, to nie wiem. Jest nasz. Tutaj mamy duży zapas wszystkiego, więc generalnie jest dobrze. Tak, teraz będziemy mogli sobie już spokojnie nasze pole obsiać. Syk. Ale to wszystko uwalone do maszyny. Ja cię kręcę. Dobra. Rozkładamy się. Pyk. Już się rozkładam. Tu bym chciał soję, nie? Myśmy tu chcieli soję zasiać. Dobra, jest soja. Zatrudniamy pracownika i czy teraz będziemy już obsiewał? Elegancko, tak jakbym chciał. Tak, teraz jest dobrze. Dobra, wysiadamy, pyk. I lecimy dalej, bo nie ma czasu. Tak, dobra. Tą Waltrą możemy sobie tutaj oczywiście podjechać pod... pod kolejne pole. Jest pole chyba numer 12. Idziemy sobie pod pole numer 12. Tutaj musimy zrobić dwie rzeczy. I to Wam pokażę, jak to można bardzo fajnie, szybko, sprawnie zrobić. Generalnie tak. Generalnie zaczniemy sobie prasowanie. A za nami pojedzie pomocnik i będzie nam generalnie tutaj te balki zbierał. To jest bardzo fajna sprawa, tylko trzeba to dosyć dobrze ustawić. Nie wiem, czy ja to tak ustawię od razu, bo powiem szczerze, nigdy tego nie robiłem, ale postaram się to zrobić. Tylko muszę teraz tak, tutaj dobrze się nakierować. O, coś mniej więcej chyba w ten sposób. Cyk. Dobra. Ok, potrzebuję kolejny ciągnik. Możemy wziąć tego Newfoundlanda. Nie! Dobra. Ło, ale by teraz było, jakbym sobie tak pojechał. Kurde, już bym tego potem tak ładnie, pięknie nie zapił drugi raz. Ale dobra, jedziemy. Jedziemy naszą praskę. Cyk. Dobra, jak to się to obsługiwało? Włącz prasę na B. Aha, czy tutaj tylko trzeba rozłożyć prasę? A teraz ją składać, żeby ona była rozłożona. Dobra, jeszcze raz rozłóż. Włączamy praskę. Cyk, ok. I teraz tak. O kurczę, ale to powoli idzie.
Czemu tego nie zbierasz? Ej, halo. Ale halo, czemu ty nie pracujesz mi, co? A, trzeba opuścić, dobra, to opuszczamy, czekajcie, syp, dobra, teraz będzie dobrze. Okej, okay, teraz jest wszystko gites już. Się nam ładnie prasuje wszystko, cyk, cyk, cyk. I teraz tak, generalnie sprawa jest taka, że musimy sobie wsiąść do tego tutaj naszego drugiego pojazdu. Najlepiej jeszcze jakby pierwszy balek wylecie, to by było w ogóle już rewelacja. No ale dobra. Jak nie można, to nie można, tak by się chciało. Teraz tak, patrzcie, że jest coś takiego. Jest taki mod, on się nazywa Follow Me. Ctrl F się go, sorry, tak się go włącza. Ej, ale ty czasem do mnie nie wjeżdżaj, kolego. Nie, nie, nie. Dystans z 50 metrów ci damy. 55 gdzieś tak. I trochę na lewo byś musiał się przesunąć. Nie, na prawo czy na lewo? Nie, na prawo byś się musiał odsunąć o może metr. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Czekajcie, wsiadamy do praski. Pyk. I już lecimy. Kurde, nie wierzę, czemu ta praska znowu nie jedzie? Łodźcie, panie kochany, no. Czekaj, 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 muszę to załączyć. On to zbiera, czy nie? Nie wiem, teraz będzie zbierał. Tu mi trochę nie zebrał, kurde, dobra. O, dobra, jest. Jedziemy. On generalnie powinien jechać 50 metrów za nami gdzieś. Za chwilę powinien ruszyć. O, patrzcie, patrzcie, i ruszył sobie, i sobie jedzie za nami. Teraz trzeba zaobserwować, czy ten balek jak spadnie, czy on go zbierze, czy nie. Generalnie powinien go zebrać, ale czy go zbierze, to nie wiem, zaraz zobaczymy. Ale póki co nie wyleciał. Dobra, muszę jechać chyba tym drugim torem, bo w tym pierwszym nie mogę, bo czekaj, weźmy może tego trzeciego od razu. Cyk, tak weźmiemy go, dobra. To jakoś takoś wyglądało, bo czemu ten tak tutaj taki rzadki był ten? Aj, czekajcie, kurde, co ja to zrobiłem? Krzywo se pojechałem praską, ale dobra. On generalnie do tyłu nie powinien jechać po tym. Pojedzie od razu do przodu. Teraz powinien tu wjechać w to. Jedź, New Holandzik, jedź, proszę cię, jedź, 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 jedź. Dobra, jedziemy. Teraz nam powinien pierwszy balek wylecieć. Zobaczymy, czy tutaj nasz kolega go zbierze, czy nie. Da radę wykręcić, musi dać radę. Wow. No, wylatuj, wylatuj. Ty tam jedziesz? Jedzie jakoś, dobra, da radę. Najlepiej zrobić coś takiego, na przykład, patrzcie, że jedzie sobie kombine. Zanim puszczacie właśnie taką praskę, a za tą praską puszczacie to, co zbiera i macie wszystko zrobione za jednym zamachem. To jest bardzo fajna rzecz. Może zrobimy to przy kolejnych żniwach.
i tak wszystko łożę go razem. To teraz tak, zobaczymy czy on to zbierze, to jest najważniejsza sprawa. Mogłoby to wylecieć już, no. O dobra, patrzcie, wyleciało. Także jest ekstra. Generalnie, kurde, powinien to zebrać, ale nie wiem czy tak się wyrobi z Kubany. Chyba tego nie zbierze jednak, bo jest trochę za daleko, musiałby być metr chyba. Czekajcie, aż sobie sprawdzę, tak to wygląda. No, bo mu to pod koło wejdzie, kurde, tak nie może być. Musimy go jeszcze trochę w prawo cofnąć. O, na 2 metry może niech się cofnie w prawo. Nie wiem, czy on teraz tak wykręci, ale zaraz zobaczymy, czekajcie. Nie, bo generalnie sprawa jest bardzo fajna, to jest bardzo fajna sprawa. Syk. O, skręca, dobrze. Ciekawe, czy to zbierze. Aj, nie zebrał tego, kurde. Nie zebrał tego. Czekaj, muszę cię sam przesunąć trochę w prawo. Generalnie tyle powinno wystarczyć. Nie wiem, czy on wtedy jakoś tego nie zahoczył jeszcze, ale... Dlaczego to nie działa mi teraz? Halo? A, coś tu jest nie tak. Czekajcie, trzeba pracownika chyba zwolnić, czy co? To jest oczekiwanie, dobra, ja bym nie chciał. Jeszcze raz to włączymy. Ale czemu mi ten... Wow, coś mi się popieprzyło. Patrzcie, mi to wskoczyło. Już tak płacę na ekranie, teraz mi to lata, nie wiem dlaczego. Nie, tu może być te 40 metrów, a tutaj damy z 2,5 metra może. Tak bym to zostawił, zobaczymy teraz, dobra. Trzeba to jak generalnie wyczuć, ja tego jeszcze nigdy nie robiłem. A jak się to już raz wyczuje, to potem generalnie jest dobrze. Dobra, jedziemy, cyk. Włączaj praskę. Dobra. Nasz kolega jedzie. Halo, panie, czemu pan nie jedziesz? Pan powinieneś jechać już. Coś tu się spieprzyło z tym modem. Kurde, nie działa tak jakbym to chciał, no. Myślałem generalnie, że pojedzie już. Ach, nie chcę jechać. Albo coś źle zrobiłem, albo nie wiem. No generalnie powinien jechać już. Czekajcie, jeszcze raz go ustawię, może on przez teraz tego nie może zaczalić tej ścieżki. Dobra, jeszcze raz zobaczymy jak to tu wygląda, co sprawa, włączamy. Jest 40 i 2,5. Nie, w lewo tylko w prawo miało być 2,5. Dajmy 2,5 w prawo. 3 metry w prawo. Dobra, dajmy 3, zobaczymy. Zaraz tu balek wyskoczy, więc będziemy wszystko widzieli. Tylko żeby jechał za nami, bo jak nie pojedzie, to będzie lipa taka wielka. Że ho, ho. Co, czemu nie jedziesz?
Czemu nie chcesz jechać za mną, co? Dobra, jedzie, ruszył. Czekajcie, bo ruszył kolega nasz. Dobra, traska ruszyła. O, teraz powinien chyba zebrać, tak mi się wydaje. Ciekawe, czy teraz zbierze, zobaczymy. Już się boję. Elegancko, i o to właśnie chodziło. Kapitalnie, dobra. Mamy to ustawione. To sobie sprawdzę jeszcze, jak zrobiłem te ustawienia, żeby już wiedzieć na przyszłość. Chyba... Tu było chyba... Tak, tu było 3 metry. Tu możemy nawet trochę zmniejszyć do... Do 30, o. Cyk. A tu jest 3 metry, dobra. Czyli 3 metry i 30, 3 metry w prawo i 30 odstępu i jest generalnie dobrze. Dobra, lecimy z tą praską. Mamy już 26 minut odcinka, będziemy się za chwileczkę powoli kończyć. Widzicie, jak to szybko leci. Ja sobie to dokończę poza odcinkiem, tutaj te uprawy moje. Jedź, New Holandzik, jedź, proszę cię, jedź. Jedź, kochany. Czekaj, czy teraz tak się wyrobi, kurde, żeby go zebrać. Ale on dosyć sprytny jest, tak mi się wydaje, więc da sobie radę, chłopak. Czekaj, czy go zbierze teraz. Patrz, przechwycił go, patrzcie jak ładnie. Pięknie, dobra, o to chodziło. Żeby ta praska jeszcze szybciej jeździła, to w ogóle byłaby jakaś taka rewelacja. Muszę kupić jakiś inny ciągnik w końcu. Trochę szybszy, bo z tym to panie kochany, to my daleko nie pojedziemy. Sześć na godzinę, ja cię kręcę. To chociaż z 15 jechał, bo coś było, ale 6. O, to widział 6 na godzinę jechać. Najgorzej jak ten balek był gdzieś na zakręcie wypadnie, to wtedy jest kaplica, bo nie wiem czy on tak to zbierze, ale jak wam wypada typowo na polu, no to generalnie jest dosyć dobrze. Chyba można też jakoś go po prostu samemu wypuścić, ale nie wiem jak to się... A, dobra, nawet wypadł w dobrym miejscu, więc nie jest źle. Okej, lecimy dalej. Patrzcie, w tą stronę jedzie skubany szybciej dużo. To ciekawe, czemu tam tak wolno jedzie? Aha, może, że tutaj jest mniej tego. A goni mnie, patrzcie jak mnie goni, goni mnie, a goni mnie Waltra. Oto skubana.
Dobra. Weźmiemy tutaj tą pierwszą od razu. A że chyba, że tutaj jest podgórka w tą stronę, dlatego on tak wolno jedzie, nie wiem. Ale generalnie to się dosyć dobrze sprawdza. Okej, tak więc moi kochani, ja Wam dziękuję za ten odcinek z Farminga. Jeśli Wam się podobał, to pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał. I cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Farminga 17. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejos!